Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. To będzie mój drugi w życiu book haul. 23 książki na 2023 rok. Pierwszy book haul odbył się no, prawie dokładnie rok temu, bo w grudniu 2021 roku to był odcinek numer 30 i tam też krótko wyjaśniałam, czym według definicji jest book haul, czyli to po prostu prezentacja książek, których się jeszcze nie przeczytało, a które się dostało od wydawnictw albo kupiło w księgarni. Trochę wtedy się od tej definicji oddaliłam, bo opowiadałam wam o książkowych prezentach spod choinki. No i dzisiaj jakoś tak wyszło, że też skręcę w bok, bo będzie to book około biblioteczne. Co ważne, wśród książek, które wymienię, znajdą się też być może te, które będziemy wspólnie czytać w tym roku w podcastowym klubie książki. Ale o tym, co z klubem, opowiem w kolejnym odcinku. Przechodzimy do meritum. Miałam taki plan, żeby zrobić book haul z mojej domowej biblioteczki, bo mam tam trochę, trochę za dużo nawet książek, których jeszcze nie przeczytałam. Ale no, głównie są to dosyć trudne w odbiorze książki, na przykład o tematyce śmierci, wojennej traumy, o ludobójstwie, ale też y, na przykład o tworzeniu literatury. Jakoś tak wyszło, że te tematy mnie w życiu nieustająco, powracająco, mocno interesują i tego typu książki sobie kupowałam, a teraz zalegają w biblioteczce i jakoś ciągle nie mogę znaleźć na nie odpowiedniego momentu. No więc chciałam te nieprzeczytane książki tym razem spisać. Potem losowo wybrać z nich 23 do czytania na ten rok i zacząć czytać. Ale odpuściłam. Zdecydowałam, że w tym roku potrzebuję trochę więcej oddechu i odpoczynku głowy, więc będzie miks. Książki z mojej biblioteczki, książki z biblioteczki innych, czyli pożyczone albo takie, które ktoś ze znajomych przeczytał i postanowił puścić dalej w świat, dając mi w prezencie. Będą też książki z biblioteki miejskiej, takie, które zamierzam niedługo wypożyczyć. Czy te 23 książki to będzie wszystko, co w tym roku przeczytam? Tak, bo plan na ten rok jest też taki, żeby czytać mniej, ale bardziej i dłużej. I takich książek, które nie przypadkiem trafią mi w rękę, tylko takie, które rzeczywiście wiem, że chcę przeczytać. I ta lista była przeze mnie dopracowywana dosyć mocno przez cały grudzień i cały styczeń. Trochę kreśliłam, trochę podmieniałam, i kształt, jaki ma teraz, to będzie już naprawdę ostateczny kształt na ten rok. Dlaczego chcę czytać mniej? No, ponieważ stwierdziłam, że fajnie byłoby wynieść jak najwięcej z lektury, a nie po prostu rzucać się na kolejną, jak to bardzo często ma miejsce. Gdzieś coś zobaczę, przeczytam i jakoś tak zabłyśnie mała iskierka, że dobra, to ja teraz będę chciała tę książkę przeczytać, chociaż nie do końca wiem dlaczego i w tym roku właśnie postanowiłam to zmienić. Ale dobrze, koniec wstępu, jedziemy z tytułami. Książki podzieliłam tematycznie na kilka kategorii, bo tak po prostu będzie mi łatwiej o nich opowiedzieć. Co jest istotne, to z niektórymi z tych książek związane są też mikroprzygody, które planuję na ten rok, więc w pakiecie będzie trochę przemieszczania się. Mam nadzieję, że być może zainspiruje was do stworzenia waszej własnej listy takich 23 książek na ten rok albo z mojej listy któraś książka też wpadnie wam w ucho, a potem w ręce. Zapraszam. Kategoria architektura. Miasto archipelag Filipa Springera. Chcę tę książkę przeczytać, bo już od bardzo, bardzo dawna czaję się na te pozycje o byłych polskich miastach wojewódzkich, a przy okazji to będzie też dobry początek do jakichś mikroprzygód wypadów, na przykład do Piły, która całkiem niedaleko ode mnie leży, przez którą już wielokrotnie przejeżdżałam i która bardzo mnie zaciekawiła, a nadal nie zatrzymałam się w niej na taką trochę dłuższą chwilę. No zobaczymy. Książka mnie bardzo interesuje, sposób pisania Filipa Springera znam i cenię, więc mam nadzieję, że się nie zawiodę. Co mówią kamienie Wenecji? Ewa Bieńkowska Odkąd byłam w Wenecji, to chyba będzie jakieś 10 lat, może nawet ponad. Przepadłam. I wiem od osób, które były tam całkiem niedawno, że aktualnie to ja bardzo mocno romantyzuję tę Wenecję, bo Wenecja teraz to jest zupełnie inna Wenecja niż ta sprzed 10, a nawet jeszcze 20 albo i 30 lat. Wiem to też po wielu smutnych filmach dokumentalnych pokazujących protesty niewielu mieszkańców miasta, którzy tam pozostali, ale nic nie poradzę. Ja bardzo mocno chcę tę Wenecję, taką podstawową, bez chmary turystów w każdym zakoncie mieć osadzoną w głowie. A co mówią Kamienie Wenecji, to tutaj cytat z opisu wydawcy: autorski przewodnik po weneckich kościołach, galeriach, dziełach sztuki, które najpełniej oddają charakter i historię tego wyjątkowego miasta. Bardzo chętnie zrobię sobie taką wycieczkę po Wenecji. A jeżeli chcecie też poczuć dawną Wenecję, to przy okazji polecam wam z całego serducha naprawdę niesamowity film Cząstki Wenecji, film dokumentalny, który powstał zupełnie przypadkiem w pustej Wenecji. Ponieważ, kiedy twórca tego filmu pojechał do Wenecji, akurat wybuchła pandemia, miasto zostało zamknięte, odcięte i nareszcie było wolne od turystów. A reżyser postanowił tę sytuację wykorzystać. Zdjęcia z tego czasu, z pustej Wenecji, to jest naprawdę coś. Niewyobrażalnego. Film oglądałam w ramach festiwalu Millennium Docs Against Gravity, więc nie wiem, czy jest gdzieś szansa na niego trafić w sieci, ale jeżeli znajdziecie, to naprawdę warto. Przypomnę tytuł Cząstki Wenecji. Betonoza Jan Menzfel. To jest książka pożyczona mi przez Zuzę. Jeżeli słuchasz, Zuza, dziękuję. Już od dość dawna serce mi pęka, kiedy oglądam kolejne projekty architektoniczne z takim zachwytem betonujące, na przykład moje miasto Poznań, więc bardzo mnie ta książka interesuje, chociaż no, z drugiej strony trochę się jej boję, że zostawi mnie w takim poczuciu braku nadziei i raczej w kiepskim nastroju, no ale podejmuję rękawice, ciekawość w tym wypadku wygrywa. I ostatnia książka z kategorii architektury zaczyn o Zofii i Oskarze Hansenach Filipa Springera. To jest jedna z moich ulubionych książek, którą bardzo świadomie będę czytała w tym roku, po raz w sumie chyba już trzeci albo czwarty, tak ogólnie. I zrobię to tylko dlatego, że chcę w tym roku pojechać w końcu, nareszcie zobaczyć na własne oczy pracownię hansenów w Szuminie. Dom Hansenów jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków województwa mazowieckiego, a ta książka to jest. Przewspaniała książka o tym, co się dzieje, kiedy ktoś zmienia pierwotny projekt architektoniczny. Ale nie tylko o tym. Jeżeli mieszkacie albo znacie kogoś, kto mieszka na warszawskim osiedlu Przyczółek Grochowski, które to osiedle zostało właśnie zaprojektowane przez Zofię i Oskara Hansenów, to myślę, że tym bardziej tę książkę powinniście przeczytać. I ja sama już nie mogę się doczekać, kiedy ponownie zanurzę się w tę historię, bo naprawdę zawsze czytam ją z tak samo. Rosnącą z każdą stroną ciekawością i z takim samym zainteresowaniem. Polecam. Kategoria Nowe Technologie i Praca: Praca Głęboka Col Newport. Książka, którą już skończyłam czytać. To była pierwsza książka, którą przeczytałam w tym roku. Niby jest o takich trochę oczywistościach, ale jednak o ważnych rzeczach, m.in. o tym, jak uwolnić się od wszechobecnych rozpraszaczy i z tej książki mam naprawdę bardzo dużo notatek. Takich, które były w sumie do przewidzenia, ale jak sobie tak człowiek spisze to i owo, to czasami lepiej mu to działa na głowę i wdrażanie czegoś w życie. Myślałam, że praktykuje pracę głęboką, ale okazało się po lekturze, że jeszcze mi do tego naprawdę daleko, tego takiego stanu, który pamiętam doskonale z czasów na przykład licealnych, kiedy byłam w stanie spędzić bitych kilka godzin na pisaniu pracy i nie dając się w ogóle rozproszyć niczemu ani nikomu dookoła. Byłam w takim stanie flow, totalnie pochłonięta tym, co robię. No, ale wtedy nie było social mediów. Czyli byłam szczęściarą po prostu. Teraz muszę do tego stanu próbować wrócić. Bardzo bym chciała. Książka Anomalia, powieść francuskiego pisarza Hervé Letelier. O tej powieści nie wiem w zasadzie nic. Kiedyś wpadła mi w ręce okładka i informacja, że to jest takie trochę science fiction, ale nie do końca. No bo jest tam też sporo innych gatunków literackich, że ta powieść ma zaskakujący początek, no i w ogóle, że cała jest zaskakująca, a ja pomyślałam sobie, że w tym roku takiej książki bardzo chcę. Więc będzie czytane. Kategoria słowa. Magia słów Joanny Wryczy Bekier. Książka, którą w zasadzie powinnam wrzucić do kategorii praca, bo głównie z powodu mojej copywriterskiej pracy chcę do niej sięgnąć. Podobno to jest niezła podróż po słowach i po tym, jak pisać naprawdę wciągające teksty, nawet jeżeli jest to tylko służbowy mail. Jej autorka Joanna Wrycza Bekier jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, absolwentką filologii polskiej i filologii germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego, autorką książek Web Writing (profesjonalne tworzenie tekstów dla internetu), kreatywna praca dyplomowa, szkoła twórczego pisania i galaktyka języka internetu, a także licznych artykułów naukowych poświęconych internetowemu słowu pisanemu. Jak dla mnie, idealnie, większych rekomendacji nie potrzebuję. Spacerujący z książkami Karsten Hen. To jest podobno lektura z kategorii takich bardzo otulających. Więc kiedy w tym roku przyda mi się taki moment, że będę potrzebowała się otulić, to zamierzam sięgnąć właśnie po tę książkę. Już pierwsze zdanie opisu wydawniczego mi w zupełności wystarczy, a brzmi ono tak. Wzruszająca opowieść o tym, co łączy ludzi i sprawia, że książki są takie cudowne. A skoro o ludziach już wspomniałam, to teraz właśnie kategoria Ludzie. W Ciemnej Dolinie, rodzinna tragedia i tajemnica schizofrenii. Robert Kockler. To reportaż wnikliwie opisujący historię rodziny Galwinów, która to historia przyczyniła się do zbadania genetycznego podłoża schizofrenii. O tej książce słyszałam bardzo wiele, bez szczegółów, raczej z takimi krótkimi. Wykrzyknikami pod tytułem świetnie napisana, wnikliwa opowieść, niesamowita historia, fascynująca i przerażająca. A do tego mam jeszcze świadomość, że jest to książka, która ukazuje się z serii tak zwanej amerykańskiej wydawnictwa czarnego, więc dla mnie to jest bardzo dobra rekomendacja. Ciemno, prawie noc Joanny Bator. Wiele osób mnie przez tą książką ostrzegało, ale po tym jak przeczytałam pierwszą w życiu książkę Joanny Bator, gorzko-goszko, -gorzko", zresztą mówię o niej w poprzednim odcinku podcastu jako jednej z najważniejszych dla mnie w zeszłym roku, wiedziałam, że chcę więcej. Chcę więcej literatury napisanej przez Joannę Bator. Dlatego niezależnie od tego, jak trudny temat czeka na mnie w środku książki Ciemno prawie noc, ja chcę tę książkę przeczytać, żeby móc się jeszcze raz nacieszyć tym, jak Joanna Bator pisze. Podobno jest też szansa, że po lekturze będę chciała pojechać do Wałbrzycha. A ja bardzo lubię to miasto. I jednym z moich ulubionych letnich filmów, który wam też przy okazji serdecznie polecam, którego akcja dzieje się właśnie w Wałbrzychu, jest polski film Sztuczki. Wszystkie Wojny Lary Wojciecha Jagielskiego. Nigdy nie czytałam niczego, co napisał Wojciech Jagielski. Nie wiem, jak to się stało, ale się stało. Za to doskonale pamiętam spotkanie z reporterem w Poznańskim Centrum Kultury Zamek, z którego wyszłam, pamiętam, o nie miała. Byłam pod ogromnym wrażeniem postaci Wojciecha Jagielskiego i tego, jak opowiada o swojej pracy. Zdecydowałam, że w tym roku nadszedł nareszcie czas na to, żeby w końcu przeczytać coś jego autorstwa. A jeżeli wy na przykład wolicie słuchać, to przy tej okazji polecam Wam też podcast Wojciecha Jagielskiego w Tygodniku Powszechnym Strona Świata albo Jagielski Story. Także podcast w Tygodniku Powszechnym prowadzony przez Wojciecha Jagielskiego i Krzysztofa Storego. Bardzo ciekawe tłumaczenie aktualnych wydarzeń na świecie. Ósme życie, tom pierwszy i drugi. Powieść gruzińskiej pisarki Nino Haratishvili, wydana w 2014 roku w Niemczech. Dostałam tę książkę w prezencie pod choinkę. Jestem w trakcie drugiego tomu tej sagi rodzinnej, dziejącej się z historią Gruzji w tle. W sumie oba tomy razem mają ponad tysiąc stron, ale czytam z dużym zaciekawieniem. Jeszcze nie do końca wiem, co mam myśleć o tej książce, ale jestem bardzo zainteresowana i zaintrygowana, jak się skończy. Sączę. I poznaję Gruzję, bo to jest ta część świata, która do tej pory w zasadzie w ogóle mnie nie interesowała. Kategoria Podróże i kraje. Proza podróżna Joseph Roth. Bardzo się nie mogę tej książki doczekać. Bardzo. Ewa Lipska, poetka, napisała o niej tak. Joseph Roth mieszkał i pracował w hotelach, które kochał i na które cierpiał. W tych felietonach wierszach autor żegluje po miejscach pozornie błahych, nic nieznaczących i znaczących tyle, ile nasze życie i śmierć. Wie, że nie ma miejsc stałych. Jest zawsze jakaś podróż, czyjaś twarz, pan w szarym, flauszowym kapeluszu, młody Fritz z matką, blondynka w oknie, aukcja berlińskiego panoptikum. Wszystko się rozsypało, woskowe życie się stopiło. Cokolwiek powiesz, nic nie mów. Zbrodnia i pamięć w Irlandii Północnej. Patrick Raden Kifi. Odkąd w zeszłym roku obejrzałam świetny dokument pod tytułem Młody Platon o szkole dla chłopców w jednej z najbardziej niebezpiecznych dzielnic w Belfaście w północnej Irlandii i o dyrektorze tej szkoły, miałam tę książkę cały czas z tyłu głowy. Kupiłam ją parę lat temu, odłożyłam na półkę i czekała na swój moment. Myślę, że teraz nadszedł jej czas, zwłaszcza że o Irlandii Północnej. Nie wiem zbyt wiele, więc pora się dowiedzieć. Mam też w planach obejrzeć film pod tytułem Belfast, który wyreżyserował i do którego napisał scenariusz Kenneth Brana. Migot z końca Grenlandii. Książka Ilony Wiśniewskiej o Grenlandii. Po tym, jak pochłonęłam Białe, Hen i Lud, polecam odcinek podcastu numer 12 w całości poświęcony książce Białe. Wiedziałam, że tę książkę także chcę przeczytać. Kupiłam ją na prezent komuś pod choinkę, więc mam plan, żeby bezczelnie ten prezent pożyczyć, oczywiście. A jeszcze bardziej do lektury zachęcił mnie świetny serial, naprawdę jeden z lepszych, myślę, jakie widziałam Borgen, czyli po polsku rząd. Bardzo Wam go polecam. A sezon trzeci opowiada właśnie o Grenlandii, i tam jest kręcony. Powoli zbliżamy się do końca tej długiej listy. Numer 16. Szwedzka sztuka kochania o miłości i seksie na północy autorstwa Katarzyny Tubylewicz. Tutaj Wam polecam rozmowę z autorką, którą przeprowadziła Alicja z podcastu Łosiologia. Szwedzkie spacery. Bo to właśnie dzięki tej rozmowie dowiedziałam się o istnieniu tej książki i bardzo się nią zainteresowałam. Dokładnie też pamiętam, gdzie słuchałam rozmowy Alicji z autorką. Jechałam wtedy rowerem, trasą z Ustronia Morskiego do Gąsek. Więc Alicja, jeżeli słuchasz, to pozdrawiam i przy okazji dziękuję Ci bardzo za miłe nadmorskie głosowe towarzystwo. Wydawca o książce... Katarzyny Tubylewicz napisał tak. Katarzyna Tubylewicz uświadamia, że za rzadko toczy się w Polsce poważna i otwarta dyskusja o uczuciach, o wzajemnych relacjach. Pokazuje, jak jesteśmy spętani konserwatywną narracją. Udowadnia, że miłość i erotyka to jedne z najważniejszych życiowych doświadczeń. Adresy. Deidre Mask. Kolejna książka, którą sprezentowałam komuś pod choinkę i będę bezczelnie pożyczać. Świetny koncept autorki, która pokazuje w tym reportażu, jak bardzo to, pod jakim adresem mieszkamy, może mieć wpływ na nas i czasami nawet na całe nasze życie. Philip Springer napisał o tej książce tak: Wykonajcie proste ćwiczenie spróbujcie wskazać komuś drogę, nie używając nazw topograficznych i numerów. Zobaczycie, jakie to trudne i jak bardzo adres wpływa na nasze postrzeganie świata, uwielbiam książki takie jak ta. Zmuszają do zastanowienia się nad rzeczami, które na pierwszy rzut oka są przezroczyste. Adres jest właśnie jedną z nich. Reportaż Deidre Mask znalazł się na liście najważniejszych książek 2020 roku magazynu Time, a książka Adresy, chociaż jest poświęcona adresom lub ich brakiem podejmuje również zagadnienia związane z urbanistyką oraz socjologią. Drwale Annie Prol. Nie zliczę, ile razy słyszałam o tej książce od Ani. Aniu, pozdrawiam leśnie. Kiedy okazało się, że tak jak Ania lubię harce po lesie i boli mnie to, co się ostatnio z tym lasem wyrabia, że jest wycinany, Ania zaczęła mi polecać właśnie tę książkę, a w końcu zrobiła to, co się robi, kiedy komuś się coś poleca, a ten ktoś jakoś tak nie za bardzo chce się za to coś zabrać, po prostu włożyła mi ją do ręki z krótkim przeczytaj. No to. Przeczytam. Czeka na swój moment w 2023 roku. Bardzo jestem tej książki ciekawa. Błoto słodsze niż miód. Głosy komunistycznej Albanii. Małgorzata Reimer. To jedna z tych książek, które już od dłuższego czasu zalegają w mojej domowej biblioteczce. Kupiłam ten reportaż niedługo po tym, jak przeczytałam inny świetny reportaż Małgorzaty Reimer, Bukareszt, Kusz i krew o historii Rumunii. Na fali zachwytu kliknęłam później wrzuć do koszyka błoto słodsze niż miód no i odłożyłam oczywiście tę książkę na półkę. Więc chętnie wrócę, zajrzę. Zwłaszcza, że Albania intryguje mnie już od kilku lat, odkąd byłam na Korfu w Grecji i ze wzgórz Pandokratora widziałam w oddali takie wielkie, suche, wybrzuszone albańskie góry. Kategoria Rower i przygoda. Niezłe szprychy o kobietach w kulturze rowerowej Agnieszka Eismont. I to jest bardzo dobra wiadomość dla Was. Otóż jestem już wstępnie umówiona z autorką tej książki na rozmowę w podcaście, więc możecie odliczać. W książce znajduje się wywiad między innymi z kolarką z Alaski, z dziewczynami prowadzącymi ustawki szosowe z Babskiej Korby. Generalnie jest to o kobiecym kolarstwie, jak to się w ogóle rodziło. Jest bardzo dużo pięknych współczesnych grafik i zdjęć, ale też tych dużo starszych. Pozycja jest pięknie wydana. Agnieszka Eismond napisała i zaprojektowała tę książkę w ramach dyplomu magisterskiego w pracowni projektowania komunikacji wizualnej prowadzonej pod kierunkiem doktor habilitowanej Marty Płonki. Nie mogę się doczekać lektury i nie mogę się też doczekać rozmowy i być może spotkania z Agnieszką. Kategoria przedostatnia: Kryminał. Żmijowisko, albo Rana, albo wyrwa. Któraś z tych trzech książek? Wojciecha Chmielarza. Bardzo jestem ciekawa tej literatury. Nie wiem, którą z tych książek wybiorę, jeszcze nie zdecydowałam, ale bardzo chcę się zapoznać z tym, co tworzy Wojciech Chmielarz. Zwłaszcza, że w poprzednim roku wiele z Was i wielu z Was polecało mi jego książki. No więc zobaczymy, czy ten rodzaj kryminału przypadnie mi do gustu. I ostatnie dwie książki poza kategorią. Mój rok relaksu i odpoczynku Otessa Moszwek. Książka, która przewijała mi się wielokrotnie w social mediach u bardzo różnych osób, ale do której w zasadzie nic mnie nie ciągnęło. No i pewnie nie sięgnęłabym po tę książkę, gdyby nie Patryk, który ją przeczytał, a potem stwierdził, że skoro przeczytał, to daję ją dalej i dostałam ją od niego na gwiazdkę. Przy okazji tak sobie pomyślałam, że to jest naprawdę świetny koncept. Mamy wymiankę ubraniami, mamy wymiankę sprzętami, ale jakoś tak nie robimy wymianki książek. A po co mają zalegać na półkach, jeżeli możemy je dać komuś, dać tym książkom drugie życie w zamian za inną lekturę? Myślałam sobie jeszcze niedawno, że dawanie używanych książek w prezencie, to jakoś tak nie bardzo, ale powiem wam, że kiedy dostałam takie używane, wyczytane książki od Patryka no to one mają dla mnie dodatkową wartość, bo wiem, że ktoś znajomy je czytał, podkreślił być może jakieś fragmenty, więc mogę też przy okazji zobaczyć, co jego zainteresowało. No jak dla mnie to tak bardzo nabogato. Pomyślcie o tym w tym roku, bo może to jest jakaś niezła koncepcja na to, żeby czytać więcej ciekawych książek, a niekoniecznie wydawać na nie pieniądze. I ostatnia książka, Polowanie na małego szczupaka, Juhani Karila. Nie będę ukrywać, że bardziej niż fabuła tej książki czy tytuł zainteresowała mnie seria, w jakiej ta książka została wydana. To jest seria Bałtyk. Wydawnictwa Marpres. Ja pałam od kilku lat miłością nieprzerwaną do Bałtyku i w ogóle do morza, więc od razu mi się to rzuciło w oczy. Jak będę ponownie w Gdańsku, to koniecznie muszę zajrzeć do księgarni Marpresowej. A książki jestem bardzo ciekawa. Niewiele o niej wiem, nawet nie chcę sprawdzać, o czym jest. Chcę się dać zaskoczyć, bo czasem takie literackie hobsiup też jest naprawdę niezłym pomysłem. I to wszystkie lektury, po które zamierzam sięgnąć w tym roku, ale jest jeszcze jedna książka wydana w 2022 roku, która bardzo mnie interesuje, więc jeżeli wpadnie do biblioteki albo w ręce kogoś znajomego, kto będzie chciał mi ją oczywiście pożyczyć, wtedy jakąś jedną z tych lektur, które wymieniłam wcześniej, podmienię właśnie na tę. Ta książka to Świat bez pracy Daniela Suskinda. Dwa słowa z opisu wydawcy. Suskind przypomina nam, że postęp technologiczny może przynieść bezprecedensowy dobrobyt, rozwiązując jeden z najstarszych problemów ludzkości. Zapewnienie każdemu wystarczającej ilości środków do życia. Wyzwaniem będzie sprawiedliwa dystrybucja tych zasobów i zapewnienie sensu w świecie, w którym praca nie jest już centrum naszego życia. Tej wizjonerskiej, pragmatycznej i pełnej nadziei książce Suskind wskazuje nam drogę. I od razu zaznaczam, że to nie jest książka o tym, jak się będzie żyło bez pracy, tylko raczej o tym, które zawody. Znikną albo które będą się musiały przedefiniować w związku z naszym postępującym coraz szybciej rozwojem technologicznym. I dlaczego nie chcę tej książki kupić? Bo w tym roku też zdecydowałam, że nie będę kupowała książek. Stąd też Bookhole około biblioteczny. Zamierzam wyczytać część z mojej biblioteczki, część pożyczyć z biblioteki publicznej, a część od znajomych. Taki plan może Was też zainspiruje. Któreś z tych książek, 23 książek, jak mówiłam na początku, być może będą książkami podcastowego klubu książki 2023. No właśnie, co z klubem? Jak już się pewnie domyślacie, nie będzie on wyglądał tak, jak w zeszłym roku, no bo wtedy zaczynaliśmy czytanie już w styczniu, a ten odcinek ukazuje się w lutym. Co dalej? Cierpliwości zdradzę w kolejnym odcinku. Czyli w zasadzie już za moment mogę powiedzieć. Jeżeli chcecie w międzyczasie podzielić się książkami, które wy macie w planach czytać w tym roku, to bardzo zachęcam, chętnie poczytam. Wrzućcie tytuły w komentarzu pod tym filmem na YouTube albo w aplikacjach podcastowych. Zapraszam też do dyskusji w moich social mediach. Czym chata bogata? I na koniec wrzucam jeszcze kilka miejsc na mikroprzygody, które mam w tym roku na liście. Część z nich jest zainspirowana oczywiście, jak już mówiłam, książkami, które czytałam, no ale kto wie, może też tam wpadniecie. Wspomniany już na początku Szumin i pracownia hansenów, warszawski muranów. Bardzo chętnie bym zwiedziła ten Muranów z przewodnikiem, oraz w pakiecie Muzeum Polin. Kotlina Kłocka, Sokołowsko, Wałbrzych, Srebrna Góra, Muzeum Śląskie i Wystawa Głusza, Białowieża. Jeżeli się uda, to koniecznie ze zwiedzaniem dziedzinki. Książka o Simonie Kossak mnie bardzo do tej Białowieży i dziedzinki zachęciła. Muzeum Zapałek w Bystrzycy Kłockiej, Łódź. Na powolny weekend, mam zamiar zwiedzać muzea, snuć się nieśpiesznie w jakiś ciepły weekend, połodzi oraz zwiedzanie domu Kazimiery i łakowiczówny w Poznaniu. To tyle, a za chwilę podsumowanie podcastowego klubu książki 2022, na które już teraz Was mocno zapraszam, bo dowiecie się, co dalej z naszym klubem. Do usłyszenia. Cześć! Have you seen the man on the bicycle? Is he not standing next to you? No.